Szczęść Boże, cześć, witajcie. Kolejna niedziela, kolejna homilijka. Wsłuchajmy się w słowo na dzisiejszą niedzielę. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana: wzmocnij naszą wiarę. A Pan powiedział: gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście temu krzewowi morwy: wyrwij się i przenieś do morza, to by was posłuchał. Któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy ten przyjdzie z pola: chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej: przygotuj mi posiłek, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, ty będziesz jadł i pił potem? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał polecenie? Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Kilka myśli z tej Ewangelii. Pierwsze to to, co mi się tak rzuciło w oczy, że wiara to jest dar. Wiara to jest łaska, niczym niezasłużona. Dlatego apostołowie proszą: Panie, wzmocnij naszą wiarę, bo jej nam brakuje. My często byśmy chcieli, żeby nawet i wiara, żeby to wszystko zależało od nas, żeby ta wiara była uporządkowana, żeby ta wiara była wypracowana przeze mnie. Wierzę, bo chcę, wierzę, bo mam taką siłę, mam taką moc, żeby uwierzyć temu, kto jest dla mnie wiarygodny. Tymczasem to od Boga pochodzi łaska wiary. To On jest rzeczywiście tym, który jest wiarygodny, ale to On też daje łaskę, żeby uwierzyć, że Jego Słowo ma naprawdę moc. I mówi, że ta wiara wystarczyłoby, żeby była tak wielka jak ziarnko gorczycy. Ziarnko gorczycy, to bliskowschodnie ziarnko gorczycy, jest jeszcze mniejsze nawet niż ziarenko maku. Jest tak malutkie, ale kiedy się rozwinie, to rzeczywiście wyrasta z tego wielki krzew. Nawet moglibyśmy powiedzieć drzewo. Czy mamy wiarę chociażby taką, chociażby odrobinę, ale wiara, która nie jest gdybaniem, tylko pewnością, że Bóg może w moim życiu cuda czynić. To nie jest przypuszczenie, że Bóg jest, ale pewność, że Boże, Ty masz moc moje życie zmienić. Jeżeli ja z wiarą poproszę, żeby ta morwa rzuciła się w morze, to według wiary mojej stanie mi się. Gdybym miał chociaż taką wiarę, jak to maleńkie ziarenko. Warto dzisiaj poprosić o taką łaskę wiary dla nas. Panie, żebyśmy mieli taką pewność, że Ty jesteś w naszym życiu. I druga rzecz, z drugą częścią tej Ewangelii miałem trochę kłopot. I tak trochę nawet się z Panem Bogiem kłóciłem i mówiłem: Panie Boże, litości. Czy zwykłe dziękuję nie należy nam się za to, co żeśmy zrobili, wypracowali, napracowaliśmy się? A Ty mówisz, że macie mówić: słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co należało do nas do wykonania. Dlatego, że to Ty dajesz nam godność, Panie. Tą godność mamy od Ciebie. Nie przez nasze zasługi, nie przez to, że coś sobie wypracujemy, zasłużymy, tylko właśnie przez to, kim jesteśmy. A jesteśmy rzeczywiście dziećmi Boga. Ale skoro jesteś tak obdarowany, otrzymałeś taką wielką godność, to czy nie warto by Panu Bogu dzisiaj powiedzieć: dziękuję za to, kim jesteś, za to, jaki jesteś, za te wszystkie talenty, które Ci dał? Spójrz dzisiaj nawet w lustro na siebie i zobacz, jak bardzo jesteś obdarowany. Spójrz na te talenty, które Pan Bóg Ci daje i powiedz Mu po prostu: dziękuję.